Cześć, witajcie w drugim odcinku Zagrajmy w Ninja Blade i kontynuujemy misję pierwszą, czyli tam mamy ścigać tego pająka, Arachnę. Czy jak on się tam nazywa? Dobra. Wzrok ninja podczas gry włączony jest coś tam. A, wygrywa! Drobina chi, znaleziono drobinę chi. Znajdź jeszcze dwie, aby ulepszyć wskaźnik chi. Okej, to poszukamy jeszcze kilku. W sumie to... O jest. Co to jest? Dziedziczne klejnoty tam... No, standard, nie zdążę przeczytać. Tak. I co się dowiedziałem z tej gry? Gra się nie zapisuje co checkpoint, tylko co misję. To jest cały czas pierwsza misja, więc... Pierwszy odcinek to była dopiero połowa. To była dopiero połowa misji, tak mi się wydaje, albo 3/4 gdzieś tak. No i oczywiście mi się nie zapisało i musiałem wszystko przejść od nowa do tego momentu. Ale cóż, teraz już wiem na przyszłość, więc powinno być lepiej. Czyli wydaje mi się, że to już jest ostatni boss. Pierwszej misji oczywiście. Dobra, jakiś unik muszę zrobić. Skok. Wow. Ależ zaatakowałem. Skok w niebo i spadł z wysokości 400 metrów. I nic mu się nie stało. Utnę mu wszystkie nogi. O! Co do cholery? Zagryły pancerz ma pająk. Ten tylko mu daje nowe bronie co chwilę. Nie! Co ja zrobiłem? Spróbuj ponownie. Teraz już wiem jaki przycisk wcisnąć. Chyba, że... Nie. Będzie chyba ten sam. O, tak. Zabolało pajączka. Teraz rzucić mam to. Pół budynku. Całe piętro rozwalone jednym mieczem. Dobra, zmienię sobie miecz. Aha, już rozumiem. Mają tarczę czy coś, to używamy miecza na rozpruwaczy. Twohanda używamy. No, od razu lepiej. Ale wolna broń. Dobra, zebrałem coś tam dostatecznie dużo, mogę ulepszyć miecze. Ale na razie jest mi to niepotrzebne. Gra się dość łatwo. O właśnie, miałem... Tak mi się właśnie przypomniało. Ponieważ było zbyt łatwo... Gdzieś tu powinno się dać zmienić. Nie wiem, nie będę kombinował. Gdzieś się da zmienić poziom trudności. Ale to zmienię może później. Jak już... Zagram trochę w tę grę. Bo naprawdę okazuje się dość łatwa. No co to ma być? Jakiś combo zrobiłem. Wow, ale że jestem dobry. I spacja. Jeszcze chyba jeden albo dwóch. O, łatwo poszło. No wiem, że zebrałem, mogę ulepszyć. No, coś się wydarzy. No dobra, pewnie będę mógł się przebić przez tą ścianę. Rozwalę tą ścianę.
bo... Aha. Tak to działa. Ja myślałem, że będzie bił tą ścianę i aż wreszcie ją rozwali. Pobiegniemy troszkę. Czasem czegoś nie było. Może się zmienię. Na jeden miecz. Ten miecz mi się bardzo podoba. No to już jest standard. A, nie, to coś nowego. No ale prościzna. Skok przy ścianie, boż. No teraz co? No normalnie, chyba nie zrobię tego. To już jest za trudne chyba. Żartowałem. Hehe. Coś tam adrenaliny. Co my tu mamy? Użyj adrenaliny. Ulepsz miecze, ulepsz ninjutsu. Dobra, adrenalina to jest pewnie jakieś życie, ale... To mi się na razie nie przyda. A, dobra, to trzeba... Zmienić na te miecze. Nawet nie wiem, jak ja tego używam. Uważaj, i unik robię. Idealnie. No, dawaj, dawaj. Świetnie. No, zdąży jeszcze na swoją randkę. Kolega jego. Oj. Ale fail. No cóż, to przebiegnę jeszcze raz. No. Siu, siu. Ale robię uniki, patrzcie, patrzcie. Ja, a, a. Ja, a. O, i fail. Nie. Nie, dobra, już fokus. Aha. Aha. Nie, bo za bardzo chcę i tak to wychodzi. Coś powinienem... No, zmienię na ten miecz. Aha, to tylko jak jest wzrok ninja, to mogę bić tego pajączka. Nie ma problemu. Ach, ten... Jak się włączy ten wzrok ninja, to po chwili nic nie widać, jak wyłączę. Dobra, chyba zbiłem pancerz. Więc mogę się dobrać do mięsa. Ula, ula, ula. Aż się wkurzył pająk. Chyba z moździerza napierdziela. To hardcore 1. O, trafiaj, trafiaj. No, coś czuję, że to będzie długa walka. Chociaż... Nie, myślałem, że będę musiał wszystkie 8 nóg upierdzielić. Czyżby jednak? No nie. Wiem, tylko odparł ten jeden atak. Dobra. Jest dobrze.
tak zmienił sobie na te dwa miecze. Bo na jeden. W sumie to ten jeden był dobry. Nie, jednak nie był dobry. Chyba ten miecz najlepszy. Co temu pająkowi odrastają nogi co chwilę? Przecież raz już to wykończyłem. Dobra, teraz się postaram zrobić niezłe combo. Może go wykończę. Tylko żeby nie sfailować. Dam radę. No nie. Znów to samo. Chociaż teraz łatwiej poszło. Jeszcze coś muszę zrobić. A tam jest jeszcze jedna noga. No dobra, to już połowa nóg upierdzielona. A, zabolało, co? Głupi bosie. A co? W dupę bijemy. No i to chyba już koniec. I po pajączku. Jeszcze nie. No co tym razem? Już nie mam pomysłu chyba. Jeszcze sobie beczki porozwijam. Dobra, rozwalę to. No nie wiem, co mam rozwalić, to chyba. Tą nogę. No dobra. Może tą nogę? Też nie. Nie, to musi być ta. Nie, teraz to już naprawdę nie wiem. Nie, no została tylko... Te dwie zostały w sumie. Więc nie ma opcji, żeby to była jakaś inna. Chyba, że robię coś źle. Nie, nie robię nic źle. Wszystko jest pod kontrolą. Zostały te dwie nogi i trzeba je zniszczyć. No on chowa te nogi co chwilę, no nie mogę trafić. No żal. No. Wreszcie trafiłem. No teraz tą pokaż. O, tu jest jeszcze jedna. Której nie zauważyłem.
Dobra, to murwej się skończy zabawa. No i koniec, tylko jeszcze jedno combo wykonam i skończy się bicie pająka. Ależ wbił ten miecz. Ale twardy ten pająk, no nie wierzę. Dawaj, dawaj, dawaj. To muszę spamować klawiszem. To będzie skillshot. Trochę nierealistyczne, ale dobra. Nie no, no już takie cuda to normalnie. I równo z księżycem. Wow. To było niezłe, nie powiem. Jeszcze żyje, lol. Thank you, master. But this is far from over. The appearance of a level 5 carrier this soon can only mean one thing. Their nest is near. A tamten z tyłu to kto? Everyone on your guard. Stay alert. Move to your positions, just as I taught you. Yes, sir. Wykończę pajączka. Czy co z nim zrobię? Maybe I should. No. Co on zrobił? Czemu? Nie rozumiem. Oszalał. Zarażony. Dobra, chyba w tym momencie poznałem ostatniego bossa tej gry. Wow, ależ on to zrobił. Ładnie. Ale on jest zły, to co ja mu kibicuję? Lol. A ten nie ma jednego oka. O, będzie zemsta. Just the three of us now, Ken. You going to be stupid like the others? Or will you join us? O co chodzi? Nie jest zarażony? Yeah.
przegrywam, a nie mogę nic zrobić, nie wiem. Nie wiem. Co się dzieje, co się dzieje. What the fuck? Koniec gry? Przegrałem? Umarłem? Czy co? Czy odrodzę się jako zarażony? Przepraszam was za ten kaszel. Niemożliwe, żeby umarł. Nie chcę grać tym drugim. Ten drugi jest niedobry. Nie będę nim grał. Przebił mu serce, czy ominął minimalnie? Znając takie gry i anime, to pewnie jeszcze będę żył. O! Tak, tak. Wow. To jest niezłe. Miecz wybierze go jako swojego właściciela. I ożyłem. Moja krew jest trująca. Ale się wczułem w tą grę. Ninja Blade. Czyli gra dopiero się rozpocznie teraz, a ja przeszedłem sobie głupi tutorial. Tak? Czy nie tak? Czyli to była pierwsza misja jednak. 5 z plusem dostałem. 36 minut. A, bo drugi raz wczytałem. Mam jakieś kryształki, bla bla bla. It was July 7th, 2011. While investigating reports of unlawful weapons trafficking, peacekeeping forces encountered an unclassified carnivorous species occupying a small village in northern Africa. Jakieś szczury? These rabid creatures were easily provoked and resistant to conventional attack. 8 specimens were encountered in the region now referred to as Ground Alpha. Only 4 were successfully contained for study. Victims of the attack were quarantined at a research facility nearby. These victims displayed signs of internal liquefaction and accelerated necrosis, similar to symptoms of flesh-eating viruses native to that region. But it wasn't a viral outbreak. It was a parasitic infestation. A previously unidentified species of hookworm was found beneath the skin of the ground alpha specimens. These parasites, we call them alpha worms, lay dozens of eggs inside their hosts, which in turn produce numerous larvae. These larvae penetrated the bloodstream and triggered a variety of genetic failures. However, unlike most genetic failures, these symptoms were not fatal. Instead, infested victims were larger, stronger, and driven by hunger. Dzięki za spam na GG. Trudno, chyba mi wybaczycie ten malutki spam na GG. Po prostu zapomniałem wyłączyć. Przepraszam. Using the research gained from the ground alpha specimens,
We quickly assembled a team of some special individuals. Minor outbreaks occurred over the next few years, but our elite squad quickly put them down. Mm-hmm. Which brings us to the current situation in Tokyo. Ale się szybko rozprzestrzenia. Muszę ich wszystkich wykończyć. 18 sierpnia 2015 roku, godzina 17:30. Thousands more dead. Our troops can do nothing. Bezradne wojsko. Is this it? Will you bomb us too? USA versus Japonia. Not exactly. We use a laser now. What? What? Laseru? Jakiego laseru? As we speak, a satellite-guided laser is positioning itself over Tokyo. This laser emits concentrated high-energy microwaves, capable of extreme destructive force. Its blast would purge the city of any parasitic trace, much more effective than a bomb. Coś mi się wydaje, że po tych filmikach niestety zakończę ten odcinek, bo to już jest więcej jak 25 minut chyba. Więc jeszcze sobie obejrzymy filmiki do końca. Look, I'm not proud of what we did before. God help me, I swore we'd never do it again. We cannot let this infection spread. Many, many more lives would be lost if it did. So, is that it? Carrier numbers are spiraling out of control, and it's true. We lost most of the team in the incident the other night. But we still have Ken Ogawa. No, ma nadal mają Kena Ogawa. You don't know him like I do. Even Ken doesn't fully understand. But that boy is special. Jest specjalny. If anyone can save Tokyo, it's him. Dobra, chcę już grać. A właściwie to kończyć odcinek. Będzie mi się to pewnie konwentowało. Z 5 godzin, no. Ale robię to dla was. Aktualizacja statusu. Dobra, tak więc kończę na ten odcinek w tym momencie i w trzecim odcinku będę grał misję drugą, tak więc zapraszam do komentowania tego odcinka i dobra, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!